Bielawie powstaje nowa drużyna futbolu amerykańskiego. Skąd ta decyzja i skąd pomysł? Pomysł wziął się stąd, że rozpadła się sekcja seniorska drużyny Bielawa Owls i przez jakiś czas nie trenowaliśmy w ogóle. Myślę, że potrzebowaliśmy zatęsknić za tym. Postanowiliśmy stworzyć coś swojego, wziąć na swoje barki tą odpowiedzialność za stworzenie klubu, za prowadzenie tego klubu. I myślę, że na razie jesteśmy na dobrym etapie, żeby to wszystko dosyć dobrze się rozwijało. Nowy klub jaką nazwę będzie nosił? Bielawa Snakes. Węże. A skąd węże? Węży nikt nie lubi. I tak jak dochodzą do nas słuchy, że nie lubią nas osoby z Bielawa Owls, tak myślę, że Bielawa Snakes będzie odpowiednie. Ale też również wąż. Gdzieś wyczytaliśmy, że jest symbolem odrodzenia, więc może my też się właśnie odradzamy po to, żeby stworzyć ten nowy klub, zacząć coś swojego i znowu cieszyć się futbolem. Ile osób tworzy ten nowy klub? Na pierwszym spotkaniu, które zorganizowaliśmy, było ponad 20 osób. I to są osoby, które grały już w futbol, które zrezygnowały razem z nami, osoby, które zrezygnowały kilka lat wcześniej. Nie prowadziliśmy jeszcze żadnej rekrutacji, także jak na sam początek, na pierwsze spotkanie jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Myślę, że jeśli wszystkie papiery, które złożyliśmy do urzędów, będą już zatwierdzone, ogłosimy rekrutację i myślę, że wtedy jeszcze ściągniemy troszeczkę osób. Planujemy wystartować w lidze ósemek, PLFA 8. Normalnie gra się futbol 11-osobowy, to jest liga 8-osobowa, organizowana w formie turniei. Także myślę, że będziemy w stanie się przygotować. Zgłoszenia drużyn bodajże są do maja, także myślę, że do maja mamy ten czas, żeby coś już tutaj się urodziło, że tak powiem. A turnieje przeważnie są organizowane w czasie wakacji, o ile się nie mylę, więc myślę, że będziemy dobrze przygotowani. Gdzie będą odbywać się treningi? Jesteśmy po rozmowach również z dyrektorem OSIR-u w Bielawie. Był skłonny udzielić nam obiektów, takich jak siłownia, żebyśmy mogli kształcić swoje sylwetki, jak i również boiska, które należą do OSIR-u. Na zimę mamy jeszcze ten problem, że szukamy hali, bo jak wiadomo, hala Bielawianki jest w remoncie, więc na razie nie ma możliwości tam trenować. Ale jest tutaj w naszym zespole tyle osób, które chcą włożyć serce w rozwój nasz i w treningi, że każdy jakoś na własną rękę próbuje organizować tą halę, więc myślę, że nawet i w zimę nie będziemy mieli z tym problemu. Bielawę czeka bratobójcza walka, jeżeli chodzi o futbol amerykański? Ciężko powiedzieć. Z tego co wiemy, drużyna Bielawa Owls szykuje się na rozgrywki w PLFA 2, czyli 11-osobowe, więc wątpię, abyśmy się spotkali. Nie wiem, jak wygląda drużyna w składzie, bo jesteśmy całkowicie odcięci od tego. Jeśli nie będzie składu na PLFA 2, myślę, że jest szansa, żeby się spotkać na boisku.